Uszanowanko, moje nazwisko Przemysław Wodnik. Witam na interaktywnej wystawie Muzeum Ziemi Warmińskiej w Olsztynie. Oddział terenowy Jeziorne Kolonia. Tytuł wystawy? Holstein. Mechaniki walki i poruszania się. Teraz uskuteczniane są, prawda, prace konstrukcyjne, więc sprawy wyglądają nieco inaczej niż powinny. Tymczasowo mamy taką jakby wersję demonstracyjną. I nie wszystko można robić. Demonstracyjną? Zapoznaj się pan z tabliczkami w pomieszczeniu, to się pan dowiesz. Potem zapraszam w dalszą część wystawy. Ja już te tunele znam na pamięć, ale można się pogubić, jak się tu jest pierwszy raz. Jak pan nie widzisz, jak przejść dalej, to sobie poświeć latarką. Nie ma się co wstydzić. Zwracam uwagę, prawda, że latarka nie działa, jak nie ma w sobie czego? Baterii! Zapraszam za mną. Zapraszam, nie ma się czego bać. W imieniu całej Rady Nadzorczej naszej placówki mam przyjemność powitać w kolejnej sekcji wystawy. Przypomnę tutaj o tym, że na terenie należy zachować zasady bezpieczeństwa i higieny pracy. Radzę się dobrze skradać, bo na ewentualność jakiejś katastrofy, to wiesz pan. Jakiej znowu katastrofy? Wiesz pan, jak ktoś ma pecha, to mu w drewnianym kościele cegła na głowę spadnie. A tutaj to jak się pan dasz zauważyć, to pana ukatrupią. To na pewno część wystawy? No, ale to tylko tak demonstracyjnie, bo to taka demonstracyjna wystawa. W razie W zawsze możesz pan zacząć jeszcze raz. Samym skradaniem to pan daleko nie zajdziesz. Bo co pan zrobisz, jak wszędzie będzie jasno? Ale nie bój pan żaby. Na tablicach będzie coś niecoś o unikach i kopniakach. I jak pan przeczytasz, to zapraszam do zabawy. W wojsku był? Był. No to pan raczej będziesz wiedział. Ścieżka zdrowia.
Chyba pan żartuje. Oczywiście, że tak. Taka demonstracyjna ścieżka zdrowia. Na żarty. Chociaż, jak to mówi dzisiejsza młodzież, jak dostaniesz bułę na ryj, to żarty się skończą. Uwaga, bo ślisko, można niezłego orła wywinąć. Kiedy to będzie wszystko gotowe? Panie, kto to wie? Rok, dwa. 24 najwcześniej. Yeah.
Proszę, proszę. Widzę, że nawet się pan nie zgrzałeś. Aż dziwne. A no tak, przepraszam pana. Zapomniałem powiedzieć o jednej rzeczy. Jeszcze jakieś młodzieżowe powiedzonko? Musimy porozmawiać o energii. Może na następnej części wystawy. Naprzód, młodzieży świata! No dobrze, teraz możemy rozmawiać o tej energii. Otóż widzisz pan, na dole masz pan taki biały pasek. Jaki pasek? No tu, na dole. On pokazuje, ile pan masz energii. O czym pan w ogóle mówi? Naprawdę go nie ma? A to szkoda. Ale jak się przestanie o nim mówić, to się pojawia z powrotem. I jak pan coś kopniesz, albo będziesz robił jakieś inne męczące rzeczy, to ten pasek się trochę skróci. To znaczy, że się pan męczysz i trzeba trochę odpocząć. No i z tą, prawda, energią czasami jest różnie. Jak pana ktoś walnie, to jest dostaniesz pan w nos, to ten pasek robi się, no, jaki? Krótszy? Nie, ma się rozumieć, że nie. Krótszy się robi, jak pan kogoś kopniesz, albo coś w tym rodzaju, prawda? Jak to pana ktoś kopie, to robi się czerwony. Może ja zrobię, żeby było łatwiej zrozumieć. Uwaga, pokazuję i objaśniam. Cholera, co pan robi? Teraz zapraszam do właściwej sekcji wystawy, w której nauczysz się pan, co zrobić dalej. Proszę się nie przejmować, do wesela się zagoi.
Aż do jasnej kurwy nędzy. Aż do jasnej kurwy nędzy. No proszę, jaki piękny kawaler. Zdrów jak ryc. Nie podoba mi się ta wystawa. A następna sekcja jest jeszcze lepsza. Nie może mnie pan po prostu wypuścić? Ojojojoj, naprawdę się panu nie podoba? To ja strajkuję. Koniec zwiedzania dla pana. Dopóki pan nie spełnisz moich żądań. Czyli mogę sobie stąd iść? Oczywiście, że nie. To jest muzeum. Ktoś musi zwiedzać, a ktoś musi oprowadzać. Taka jest kolej rzeczy. Od teraz pan jesteś przewodnik, a ja tu zwiedzam. Nie na tym polega strajk. Jak pan chcesz dyskutować, to na moich warunkach. Jako przewodniczący komitetu strajkowego prezentuję, prawda, żądania. Do kontynuacji zwiedzania potrzebne jest zakończenie marudzenia i obrazek z papieżem. Obrazek z papieżem? Aha, czyli przestanie marudzenia nie jest takim problemem. Tak, obrazek z papieżem. Przecież to strajk. Na pewno Ojciec Święty go wspiera. Obrazek symbolicznie wystarczy. Przecież jego eminencja tu nie będzie się wlókł pod ziemię.
Aż do jasnej kurwy nędzy.
taki może być? Ojej, jak żywy. Zwycięstwo ludu pracującego. Idziemy dalej? Się robi. Teraz musimy nadrobić czas, który żeśmy zmarnowali. Bo nie wyrobimy normy,